Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj podejmiemy bardzo ciekawy temat alternatywnych linii czasowych, tudzież alternatywnych rzeczywistości, równoległych rzeczywistości. Dużo różnego rodzaju teorii na ten temat powstało, jednak w przeciwieństwie do różnego rodzaju dywagacji, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić ten temat od strony praktycznej i pokazać Wam, że tak naprawdę jesteśmy podróżnikami między tymi rzeczywistościami alternatywnymi, między alternatywnymi liniami wydarzeń, liniami czasu, tylko nie zawsze, a w zasadzie zazwyczaj tego nie zauważamy. I chcę Wam pokazać również, jak można wykorzystać tę wiedzę do nawigowania, świadomego nawigowania między tymi rzeczywistościami, oczywiście w pewnym zakresie, w jakim zakresie, to również dzisiaj postaram się wyjaśnić. Z pewnością zauważyliście w literaturze science fiction, w różnego rodzaju filmach, książkach, że chętnie podejmuje się temat alternatywnych rzeczywistości. Czyli co by było, gdyby jakieś wydarzenie miało miejsce lub nie miało miejsca i jak to by wpłynęło na naszą rzeczywistość? Jakby się potoczyła historia, gdyby na przykład II wojna światowa wcale się nie wydarzyła, albo przebiegła inaczej, albo co by było, gdyby w naszym życiu jakieś wydarzenie rozegrało się właśnie w jakiś alternatywny sposób. Wydarzenie, które miało znaczenie i miało na nas wpływ. Tego rodzaju historie, one są bardzo chętnie eksplorowane przez science fiction, bo często jest tak, że scenarzyści z upodobaniem sięgają, kiedy nie mają innego już pomysłu, po wątek przeniesienia się do właśnie alternatywnych linii wydarzeń i wtedy możemy zobaczyć naszych ulubionych bohaterów w ich odmiennych wersjach, właśnie ukształtowanych przez odmienne doświadczenie, odmienne życie. Zazwyczaj takie wizje wiążą się z jedną wspólną cechą. Chodzi w nich o to, żeby pokazać zupełnie inną rzeczywistość, taką rzeczywistość, która w wyraźny sposób odbiega od naszej obecnej. Jednakże to jest troszeczkę myląca perspektywa, ponieważ w świetle najnowszych teorii fizyki kwantowej, troszeczkę ma to związek z teorią strun w fizyce oraz w ramach różnego rodzaju dociekań, od filozofii po właśnie nowoczesną naukę, wiele wskazuje na to, że tych rzeczywistości alternatywnych jest prawdopodobnie albo nieskończenie wiele, albo na tyle dużo, że w praktyce z naszego punktu widzenia musielibyśmy określić je jako bliskie nieskończoności, czyli praktycznie dla nas nieodróżnialne od nieskończoności. Jest ich po prostu multum. Przy każdym jednym wydarzeniu, w każdej jednej sekundzie, kiedy podejmujemy różne decyzje, po prostu tworzy się alternatywna rzeczywistość i dotyczy to wszystkiego i wszystkich. Stąd też właśnie ta wspomniana liczba bliska nieskończoności. I tutaj zauważcie, że zbliżamy się właśnie do takiego ciekawego wątku, bo jeżeli niektóre rzeczywistości są podobne do naszej obecnej, bardzo podobne, praktycznie nieodróżnialne, to czy zauważylibyśmy, gdybyśmy się pomiędzy tymi rzeczywistościami przemieścili? Czy bylibyśmy tego świadomi? Otóż właśnie nie, niekoniecznie. Wiele różnych bardzo ciekawych teorii fizycznych łączy się z tym, co w mistycyzmie, w różnych takich poglądach z zakresu duchowości, ale tej bardziej otwartej, tej, która bardziej poszukuje przez doświadczenia empiryczne oraz wykorzystanie percepcji pozazmysłowej. W wielu tych ścieżkach właśnie mówi się o tym, że istoty ludzkie podróżują i zresztą nie tylko istoty ludzkie podróżują między rzeczywistościami, nieświadome tego faktu. I być może mieliście takie zdarzenia, które mogą troszeczkę pokazać Wam, że być może doświadczyliście właśnie takich przeskoków między rzeczywistościami, a wcale o tym nie wiecie. Czy zdarzyło Wam się
że mieliście passę wyjątkowo fortunnych, szczęśliwych zdarzeń. Tak dobrą passę, która nijak nie pasowała do prawdopodobieństwa, że się to wydarzy. Albo odwrotnie, czasami jest passa niefortunnych wydarzeń. Również taka, która zaczyna odbiegać od jakiegoś wrażenia przypadku, a jednak się dzieje. Oczywiście są ludzie, którzy również relacjonują wręcz pamięć o innym wydarzeniu, że inaczej się coś rozegrało, tak zwany efekt Mandeli, ale dzisiaj nie o tym chciałem mówić, nie o efekcie Mandeli, ponieważ to jest znowu coś takiego dla mnie osobiście mniej bliskiego doświadczeniu, które możemy sami przeprowadzić, bo efekt Mandeli polega na tym, że ktoś właśnie inaczej pamiętał kwestię związaną z zabójstwem Nelsona Mandeli, zdaje się. W każdym razie to jest taki popularny obiegowa historyjka, natomiast to jest coś, co możemy o tym rozmawiać, natomiast nie możemy tego sprawdzić, bo o ile ktoś nie ma pamięci o wydarzeniu innej niż było, no to jego jakby nie dotyczy ta kwestia w rozważaniach, a nawet jeżeli pamiętamy coś trochę inaczej, to jeszcze niekoniecznie tak obiektywnie rzecz ujmując musi wskazywać na przeskok między rzeczywistościami, może wskazywać na po prostu specyficzną pracę mózgu i czasami pamięć płata figle, jak to się mówi. Natomiast zupełnie inaczej się ma sprawa związana z prawdopodobieństwem różnych wydarzeń, bo mówi się o tym, że okej, istnieje prawdopodobieństwo, że wygramy w Toto Lotka ileś razy z rzędu na przykład główną nagrodę, tyle że ono jest astronomicznie małe, tak małe, że w praktyce się nie zdarza, niby. Natomiast być może niektórzy z Was miewają takie sytuacje, że coś wydaje się, że już ta ilość tych szczęśliwych trafów nam się powinna wyczerpać, a jednak się nie wyczerpuje. I to jest coś, co ja wiążę z ludzką zdolnością do podróżowania na specyficznej fali określonych wibracji, ponieważ między rzeczywistościami poruszamy się poprzez częstotliwość, którą utrzymujemy w sobie. To jest bardzo takie subtelne, trudne być może do nazwania. Ja sam to bardziej czuję niż potrafię ująć w słowa, natomiast jest coś takiego, że mamy określoną częstotliwość, na którą się nastrajamy. Jesteśmy wewnętrznie na nią nastrojeni. Ona się wiąże z określoną jakością rzeczywistości, określonymi wydarzeniami, określonym doświadczeniem. Jeżeli wejdziemy na odpowiednią częstotliwość, to możemy po prostu zacząć przyciągać do siebie, pozornie przyciągać do siebie korzystne wydarzenia. Natomiast to jest właśnie takie troszeczkę odwrotność prawa przyciągania, można by powiedzieć, bo prawo przyciągania tak przynajmniej w tej dosłownej warstwie sugeruje, że jest jakaś jedna rzeczywistość i my przyciągamy jak magnes do siebie zdarzenia. Tymczasem jest zgoła, moim zdaniem, odwrotnie. Jest wiele rzeczywistości i to my poruszamy się pomiędzy tymi rzeczywistościami, aby natrafiać na te wydarzenia, na te elementy, na które jesteśmy nastrojeni. Zobaczcie, jak to bardzo zmienia optykę, jak to bardzo zmienia też wrażenie rzeczywistości, że ona jest jednak taka większa, szersza i że to my mamy większy wpływ na nawigację po tych rzeczywistościach, a nie jesteśmy jakimś punktem, który może przyciągać lub nie przyciągać. To jest zupełnie inne podejście i moim zdaniem to podejście otwiera przed nami dużo, dużo więcej fajnych, pozytywnych możliwości. Być może zdarzyło się Wam właśnie takie doświadczenie. Nawet jeżeli Wam się ono nie przydarzyło, możecie je wywołać. Możecie dzięki tej wiedzy, dzięki otwarciu się w ogóle na przyjęcie takiej wersji rzeczywistości, bo zauważcie, że nasze doświadczenie wynika z naszych przekonań o rzeczywistości. Wierzymy w jakąś wersję rzeczywistości i to otwiera i zamyka
różnego rodzaju drzwi, różnego rodzaju możliwości, różnego rodzaju te rzeczy, które mogą zaistnieć, ponieważ jeżeli jesteśmy na coś otwarci, to ma to większą możliwość poprzez to zgranie z naszą tą wewnętrzną wibracją zaistnieć w naszym życiu, a jeżeli jesteśmy na coś zamknięci, odcinamy się, to ma to mniejszą możliwość dostrojenia się i zaistnienia w naszej przestrzeni. Stąd też wiedza o alternatywnych rzeczywistościach, wiedza o możliwości przemieszczania się pomiędzy nimi, uświadomienie sobie, jak to może działać, jest kluczem do tego, żeby w ogóle zacząć to móc robić w sposób świadomy, a nie tylko w sposób taki, który dzieje się sam z siebie. Właśnie. Dlaczego on się dzieje sam z siebie i dlaczego nasze doświadczenie jest zazwyczaj pewną kontynuacją poprzedniego? No właśnie, troszeczkę odpowiedziałem na to pytanie już w tym wstępie, ponieważ jeżeli mamy określony zestaw przekonań o rzeczywistości, w tym jedno z naszych rdzennych przekonań już na poziomie podświadomym również, jest takie, że ta rzeczywistość jest stała, że ona w jakiś sposób będzie się trzymała pewnej kontynuacji. No i poprzez to przekonanie, poprzez to oczekiwanie, nawet jeżeli jesteśmy troszeczkę bardziej otwarci, to jednak ta rzeczywistość jest do siebie jakaś w jakiś sposób zbliżona, w jakiś sposób ona się ze sobą pokrywa w dużej części. Oczywiście alternatywą byłoby coś takiego jak we śnie, czyli totalne przeskakiwanie z wersji rzeczywistości jednej do drugiej, ale a propos snu, właśnie rzeczywistość fizyczna przypomina troszeczkę rzeczywistość senną, może przypominać rzeczywistość senną pod tym względem, że właśnie jest ta możliwość plastycznego poruszania się w tej przestrzeni i dostrajania się do tych wydarzeń, jakości, które chcemy sobie wybrać, tak jak w świadomym śnieniu możemy zdecydować, że chcemy przenieść się w jakieś miejsce, możemy chcieć jakieś wydarzenie w śnie przyciągnąć do siebie, zmaterializować. Oczywiście, czy nazwiemy to przyciąganiem, czy materializowaniem, ale chodzi tak naprawdę o zestrojenie się wewnętrzne z jakością, którą chcemy. I tak osoby, które łapią tą taką falę, ta fala jest troszeczkę związana z naszą wyższą jaźnią, z takim nawiązaniem pewnego połączenia z naszym wyższym aspektem duchowym, bym powiedział, bo niektórzy z Was mogą zauważyć, że to się zdarza zwłaszcza w takich intensywniejszych momentach naszego rozwoju duchowego, kiedy bardziej mamy ten flow, bardziej jesteśmy zgrani intuicyjnie i wtedy spotyka nas więcej tych korzystnych zbiegów okoliczności, jak to się mówi. Właśnie dlatego, że mamy większe zestrojenie, większą otwartość na tą płynną nawigację w rzeczywistości ku tym wyższym, lepszym jakościom, dlatego więcej nas spotyka pozytywnych rzeczy. Natomiast jeżeli jesteśmy przybici, jeżeli mamy bardzo złe wyobrażenia o rzeczywistości, mamy bardzo zamknięty umysł, jesteśmy wycofani, zamknięci, no to wtedy takie osoby często mają wiele tak zwanego pecha w życiu. Dużo im się wydarza rzeczy negatywnych i to właśnie wynika też z tego nastrojenia, z tego po prostu stanu wibracyjnego, jak to się mówi, z tego zestrojenia z określoną jakością, z określonym tym, co determinuje nasze doświadczenie, tym, co determinuje nasze poruszanie się między tymi wariantami rzeczywistości. Każdy może nawigować między rzeczywistościami poprzez odpowiednią praktykę związaną ze świadomym nawigowaniem, wybieraniem, koncentrowaniem się na tym, jaką rzeczywistość chcemy wokół siebie utworzyć. To troszeczkę jest inne niż praktyka taka typowa dla różnych
ćwiczeń związanych z prawem przyciągania, z takie rzeczy jak tam sekret i tego typu rzeczy, to jest troszeczkę inne, bo wynika z czegoś innego, wynika ze świadomości i poprzez świadomość za pomocą woli, wewnętrznej woli, wola czym jest wola? Wola jest czymś więcej niż chcenie, chcieć można całe życie czegoś i nic z tego może nie wynikać, bo chcenie to jest po prostu chcenie. Natomiast ja używam takiego określenia jak wola wprawiająca w ruch, czyli ja mogę chcieć podnieść rękę i zostać na tym etapie chcenia cały czas, ale jeżeli ja ją podnoszę, to jest wola wprawiająca w ruch, czyli to jest jednocześnie chcenie i działanie jako całość. Chcenie i działanie jako całość, czyli nie ma dyskusji z tym, czy coś nastąpi, czy coś zrobimy, czy coś będzie, tylko to jest jednocześnie wola wprawiająca w ruch, czyli właśnie coś, co jednocześnie wiąże się z intencją oraz z działaniem w jednym pakiecie. I właśnie w ten sposób nawigujemy między rzeczywistościami, jeżeli chcemy to robić świadomie. Moim zdaniem łatwiej jest jednak robić to nie samemu. To znaczy można samemu i wszystkie praktyki rozwojowe możemy praktykować w zasadzie, no większość z nich samemu, ale dowiedziono czegoś takiego jak moc medytacji zbiorowych. I tutaj to jest w zasadzie jedno i to samo, to jest tożsame. Okazało się, że jeżeli zbierze się określona grupa ludzi, to siła oddziaływania na rzeczywistość grupy jest większa niż nawet suma jednostek, to znaczy nie tylko 10 osób, nie tylko będzie miała 10-krotnie większą siłę oddziaływania, ale nawet ona zostanie w jakiś sposób pomnożona, więc żeby nawigować między tymi rzeczywistościami, ja pomyślałem ostatnio, że fajnie byłoby powołać grupę medytacyjną, grupę nie tyle medytującą w takim klasycznym słowa tego znaczeniu, czyli relaksującą się, w jakiś sposób odpływającą w jakieś wizje, ale taką, która wspólnie poprzez wyraźną intencję będzie zbliżać się do rzeczywistości, jakiej oczekuje, jakiej oczekują członkowie grupy. Każdy z nas, nawiasem mówiąc, pomimo że współdzielimy rzeczywistość, to jednak każdy z nas ma też swoją. To znaczy nie ma żadnej kolizji między tworzeniem rzeczywistości na życzenie jednej osoby i tworzeniem rzeczywistości na życzenie drugiej osoby, jednocześnie przebywanie w tym samym obszarze pewnej wspólnej rzeczywistości, ponieważ każdy z nas też występuje w wielu tak naprawdę tych nieskończonych wariantach tych wszystkich rzeczywistości, a więc w mojej rzeczywistości zawsze jesteście wy w różnych wariantach, niezależnie od tego, jak moja rzeczywistość się zmienia, i odwrotnie w waszej rzeczywistości, która może się zmieniać, zawsze jestem obecny ja, czy akurat mnie słuchacie, czy nie jestem obecny w tym sensie, że mnie akurat nie słuchacie, ale gdzieś tam jestem, prawda? Więc jedno drugiemu nie przeczy, dlatego można wspólnie, zwłaszcza jeżeli te cele są, no, nazwijmy w szerokim ujęciu, pozytywne, konstruktywne, jest jakiś taki ogólnie konstruktywny cel, no to można wspólnie wyrazić intencję, żeby ta konstruktywność wspólnie lepiej działała, jeszcze lepiej oddziaływała i się realizowała. Więc jeżeli temat was ciekawi, to zalinkuję na dole grupę na Facebooku, którą powołałem do tego, żeby tam kontaktować się i o wydarzeniach, w sensie medytacje na żywo, które odbywają się na Zoomie i w różnej innej też formie będą w przyszłości. Tam będziecie mogli się o tym dowiedzieć. Jeżeli ten temat was zainteresował, to pomyślałem, że właśnie byłoby super, bo to jest bardzo taki wymierny, jasny cel, który w zasadzie każdemu się chyba przyda właśnie w takiej intencji, z taką
z taką ideą tworzyć grupę medytacyjną, grupę, która po prostu kreuje rzeczywistość, nie tylko o niej rozmyśla, ale kreuje rzeczywistość i obserwuje efekty i mam nadzieję, że wspólnie właśnie te efekty dla nas pożądane, których oczekujemy, będziemy kreować i to będzie taką fajną, świetną, konstruktywną przygodą ponad właśnie jedynie interesowanie się i teorie różnego rodzaju, których jest strasznie dużo. Ja teraz bardziej stawiam właśnie na te rzeczy, które wiążą się z działaniem i dlatego, kiedy nawet tutaj nagrywam, często mówię o jakichś zajęciach, o spotkaniach, właśnie dlatego, że daje to o wiele, wiele więcej dla rozwoju niż czytanie i słuchanie tylko i po prostu przebywanie samemu w swojej takiej zamkniętej rzeczywistości. Jesteśmy istotami społecznymi i uważam, że wspólnie po prostu mamy o wiele większą siłę oddziaływania, o wiele więcej możemy zrealizować także w obrębie właśnie naszych osobistych celów, naszych osobistych potrzeb, jeżeli jesteśmy w gronie podobnych sobie ludzi, którzy mają podobne nastawienie i współdziałają w realizacji tego większego celu. Więc tyle dzisiaj a propos alternatywnych rzeczywistości. Tak jak powiedziałem, jest to temat o tyle niesamowity, że kiedy sobie go uświadomicie, że przemieszczacie się między tymi wariantami rzeczywistości, że ta rzeczywistość nie jest jedna i niezmienna, albo jedna, ale plastyczna, tylko jest ich, tych wariantów do wyboru jest w każdym momencie tak wiele, no to to otwiera zupełnie nowe możliwości, można naprawdę zacząć kreować pewne rzeczy. Ja powiem Wam o takiej, na koniec taką anegdotkę wrzucę. Jeden z wielu przykładów, ale jeden z bardziej dobitnych przykładów, jak to u mnie potrafiło działać wielokrotnie. Idę sobie pewnego razu na kompletnym odludziu polną drogą ze znajomym. To było już sporo lat temu. Wybraliśmy się na taką wyprawę autostopem, totalnie spontaniczną, na zasadzie właśnie gdzie nas zawieje, tam się znajdziemy i troszeczkę żeśmy wtedy właśnie surfując na tej fali świadomości, no, podążali z jakimś tam głosem intuicji, mówiąc oględnie. No i było to jeszcze w czasach, kiedy byliśmy znacznie młodsi i był problem z kasą, więc idziemy tą polną drogą, któregoś ranka właśnie pieniądze się w zasadzie skończyły i ja sobie wtedy tak myślę głośno, jakby było świetnie kupić takie bardzo dobre jedzenie na śniadanie, tam miałem jakiś pomysł konkretny na jakieś tam przysmaki, jak to by było super, tak sobie zacząłem myśleć i słuchajcie, tylko właśnie chodziło o to, żeby mieć za co to śniadanie kupić. No i na kompletnym odludziu, na kompletnie nieuczęszczanej trasie w ciągu mniej niż minuty znalazłem sporą sumę pieniędzy, taką, która w zupełności właśnie wystarczyła na to co wtedy chciałem. Także jakie jest prawdopodobieństwo takich rzeczy, prawda? To nie był jedyny przypadek. Mieliśmy na tej trasie passę takich sytuacji różnego rodzaju. Właśnie to jest surfowanie między tymi alternatywnymi rzeczywistościami, bo w którejś z rzeczywistości, z jej nieskończonych wariantów, w którejś ktoś w tym miejscu zostawił te pieniądze, zgubił te pieniądze. I to nie jest tak, że wyrażamy życzenie i nie wiem, ktoś się cofa w czasie, żeby podłożyć to, co potrzebujemy teraz i na jakiejś takiej dziwnej zasadzie, tylko to jest tak, że dostrajamy się do którejś rzeczywistości, bo w której rzeczywistości to wystąpiło, w której rzeczywistości te pieniądze tam są. Jest tych rzeczywistości na tyle dużo, że w którejś tak jest. I dostrajamy się do tej wersji. Wszystko inne wygląda tak samo, bo jest to tak bardzo podobna rzeczywistość do tego, co było przed chwilą, a jednak wskakujemy na ten wariant, gdzie jest dla nas to korzystne zdarzenie i to się może natychmiastowo wręcz dziać w sposób taki zaskakujący, więc to jest jeden z wielu przykładów.
I myślę, że jeżeli się tylko na tym odpowiednio skupimy, jeżeli zaczniemy wspólnie działać, to możemy naprawdę bardzo daleko w ten sposób dojść, bo jedynym ograniczeniem, jakie występuje tak naprawdę w tym kreowaniu, jest nasza własna zdolność zaakceptowania odmiennej rzeczywistości. To są te ramy, co możemy sobie wyobrazić, co możemy przyjąć za możliwe, co jesteśmy w stanie zaakceptować jako możliwe. I to jest ta rama, więc im bardziej otwieramy swój umysł na możliwości, im bardziej akceptujemy tą możliwość, że ta rzeczywistość jest szersza i ma więcej tych wariantów, tym bardziej mamy szansę na to, żeby te rzeczywistości wybierać sobie już i surfować między nimi. Była taka świetna książka Kroniki Amberu, w zasadzie cykl książkowy Rogera Zelaznego, która opowiadała właśnie o, między innymi, tam był wątek podróży między rzeczywistościami. To tak na koniec jeszcze. Główni bohaterowie podróżowali między alternatywnymi wariantami w sposób bardzo ciekawy, ponieważ podróżowali fizycznie i chodziło o to, że podróżując fizycznie, wyobrażali oni sobie, co ma się znaleźć troszeczkę dalej, czyli za horyzontem, za zakrętem, trochę jak niektóre techniki, jakie się stosuje w świadomym śnieniu, pewnie zauważycie. I właśnie w ten sposób sprawiali, że umysł był w stanie zaakceptować dziejące się zmiany i tak krok po kroku dochodzili do zupełnie innych rzeczywistości, więc my również możemy krok po kroku, przyzwyczajając siebie, swój umysł do tych zmian, możemy poszerzać swoje horyzonty. Nawiasem mówiąc, faktycznie fizyczne podróże, nawet czasami spacer, potrafią ułatwić taki proces w pewnym sensie, bo wiążą się z tym, że bardziej akceptujemy zmiany w otoczeniu, bo one po prostu następują poprzez naszą fizyczną drogę, fizyczne przemieszczanie się, ale możemy to robić również właśnie poprzez praktyki odpowiednie, tak zwane medytacyjne. Ja mówię tak zwane, bo to nie chodzi o bujanie w obłokach i takie myślenie o pustce, tylko wręcz przeciwnie, o wyraźną intencję, jak mamy się przemieszczać w rzeczywistości i co ma w niej występować. Więc to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, łapka w górę pod filmem to jest dla mnie sygnał do nagrywania kolejnych rzeczy. Serdecznie zapraszam na medytację. Nazwałem to medytacją podróżników, bo wiąże się z podróżą między rzeczywistościami. Na grupie więcej info o godzinach spotkań, o godzinach, w których będziemy wspólnie się spotykać i właśnie uprawiać medytację podróżników. Pamiętajcie, każdy komentarz z Waszej strony również czytam chętnie. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.